Się nie powiodło. Klemens Murańka. No, miejmy nadzieję, że będzie lepiej niż wczoraj w kwalifikacjach, lepiej niż dziś w serii próbnej, bo tylko wtedy może mieć Polak szansę na to, by wystąpić w serii finałowej. Niskie, na 14 miejscu jest Klemens Murańka. Podobnie jak mówiłem do Klimku, on też musi skakać lepiej niż w kwalifikacjach i w serii próbnej, aby znaleźć się w serii finałowej. Przedostatnie dające awans do serii finałowej. Piotrka Żyły na skoczni normalnej, nie wiodło mu się najlepiej. Rezultat najlepszy to 19 miejsce, ale dzisiaj było ponad 100 metrów w serii próbnej. I pięknie, teraz jest! Pięknie! Tak mi wychodzi z obliczeń. No pięknie właśnie to wyliczyłeś, brawo! A więc 3,1 punktu przewagi nad Rioju. 3 świata z 2019 roku. Bardzo dobra seria próbna dzisiaj, którą wygrał reprezentant Polski. Teraz pięknie też dobry też skok. Ścisła czołówka, piąty z notą 135, pół punktu za Karlem. Dzisiaj w serii próbnej rewelacji nie było, ale wczoraj dobre kwalifikacje Polaka. Kamil Stoch. Oj. No tam kantowała. Na 21 miejscu jest Kamil. Niespecjalnie chyba mu pasuje, o czym wspominali nasi koledzy podczas rozmowy w studiu. No, wylądował bliżej tym razem. No, na pewno rozczarowany jest Andrzej, bo spodziewał się lepszego wyniku po tym, co w sezonie. Tu straty do skaczących wcześniej zawodników, no ale daje większą możliwość rozpędzenia się. Już w powietrzu Kamil. No, zdecydowanie najdłuższy skok na razie. Czy panować nad dartami, no bo może się zdarzyć jakaś taka sytuacja, jaka zdarzyła się Kamilowi. No nie, Polaka 102 metry. A no, teraz niespełna 100, jak się wydaje. 56 zabraknie trochę. Będzie drugi. Minus 2,6. Drugie miejsce Dawida. 105 metrów, najdłuższy skok i pierwsze miejsce, przewaga nad Geigerem, 3,2 punktu. Piotr Żyła, czy będzie mistrzem świata? Będzie! Tak, tak, będzie jest! Piotrek mistrzem świata! Musi być! Jest mistrzem świata, ma najwyższą notę, chyba 270-punktową, 268,8, o 3,6 punktu wyprzedził Karla Geigera, o 7,3 punktu Andrzeja Niszka, czwarty, o 12 miejsc poprawił lokatę zajmowaną po pierwszej serii Halvor Egner-Granerud.